Znajdujemy się dokładnie w Rogoźnicy, ponieważ mamy tutaj właśnie akademię swoją, gdzie Krzyna właśnie działa na różnych miejscowościach, nie tylko w Rzeszycy, ale też tak jak na przykład dzisiaj w Rogoźnicy. Dlatego tutaj wielkie podziękowania przede wszystkim dla pani dyrektor szkoły Rogoźnicy, że udostępniła nam halę, bo to w sumie o to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy mieli jakiś obiekt, a ten obiekt jest naprawdę bardzo fajny, trzeba go wykorzystywać. Przede wszystkim chciałbym podziękować za przybycie drużynom z Ornut Radzeń, z Gromogon Kulewnica i drużynie z Komarówki Podlaskiej. To są ci goście, którzy przyjechali do nas dzisiaj na turniej. Oprócz tego mamy 3 drużyny od nas z Akademii, 2 drużyny z Rzeszycy plus 1 drużyna z Rogoźnicy z Akademii. I dodatkowo jeszcze zapomniałem wspomnieć o Huraganie Międzyrzec. Mamy dzisiaj, odbywa się turniej pod patronatem wójta Krzysztofa Adamowicza. Dla niego na pewno wielkie podziękowania składamy za ten cały sponsoring, za to wszystko, żeby nie on, to wszystko by się tutaj nie odbyło. Także wielkie podziękowania dla niego i przede wszystkim dla firmy Fresh Farm, która gdzieś tam też działa tutaj z nami sprawnie. I gdyby nie tych dwóch patronatów, to by się to wszystko nie odbyło. Także wielkie podziękowania dla nich składamy. Co oprócz tego? Tak jak gdzieś tam każdy turniej, który się odbywa, zależy nam głównie tutaj na dzieciakach, żeby oni grali, żeby oni się rozwijali, bo te wszystkie puchary, te wszystkie miejsca, co tutaj są, to schodzi na gdzieś tam tor boczny, bo chodzi tutaj głównie o grę. Jeżeli chodzi o rozwój dzieci, muszą przede wszystkim grać. Dlatego takie turnieje są obowiązkowe dla nich. Chcielibyśmy, żeby te turnieje odbywały się jak najczęściej. Wiem, że ja pracuję tutaj jeszcze od niedawna, ale od kilku lat te turnieje się odbywają, także bardzo fajnie to wszystko działa. W przyszłym tygodniu też gramy turniej, właśnie tutaj na hali, z tym, że dla starszego rocznika. Teraz mamy turniej rocznika 2012 i oczywiście młodsi. Zapraszamy wszystkie drużyny, które chciałyby gdzieś tam nawiązać jakąkolwiek współpracę z nami, czy jakiekolwiek turnieje, sparingi. Jesteśmy otwarci na wszystkich. Zapraszamy i dziękuję bardzo. Jeszcze zapytam odnośnie Krzyny Rzeszycy. Do Krzyny Rzeszycy również cały czas pewnie trwa nabór. Tak jak praktycznie w każdym klubie, jeżeli jest jakiekolwiek dziecko chętne na jakiekolwiek zajęcia, zobaczyć, czy może nawet nigdy nie grało w piłkę, czy może gdzieś tam kiedyś grało w jakim klubie, drzwi są dla każdego otwarte. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, nawet tych, którzy, tak jak mówiłem wcześniej, nie mieli żadnej styczności z piłką. Niech przychodzą, nauczymy, bo chodzi tutaj głównie o zabawy. Jeśli dziecko bawi tutaj dobrze, to na pewno się będzie dobrze rozwijało. We'll be right back.